Siemanko, z tej strony Jojo i dzisiaj przyznam Wam się do pewnej rzeczy, jestem wielkim, wielkim fanem serii Dragon Ball. I gdy patrzę na kostkę, którą chcę dzisiaj dla Was recenzować, mam wrażenie, że tak jak w Dragon Ballu zrobili to Goku i Vegeta, tak tutaj timer i standardowa kostka 3x3 dokonały tańca fuzji, aby połączyć się w jeden twór i czy taki twór ma w ogóle sens, tego dowiecie się w dzisiejszej recenzji. Słuchajcie, jeśli tak jak ja we wstępie powiedziałem, że lubię Dragon Ball, jeśli wy też lubicie Dragon Ball, możecie zostawić łapkę w górę. A tak, już przechodząc totalnie serio do samej kostki. Poza kostką mam tu jej opakowanie. Nie będę wam recenzował opakowania, ale nie widzieliście unboxingu, ponieważ skasowałem go z karty przypadkowo. E, więc zademonstruję wam, co w ogóle, jak wyglądało to opakowanie. I kilka ważnych rzeczy, które były w środku, poza samą kostką. Otóż, poza samą kostką w opakowaniu znajdujemy też narożnik. Narożnik, który. Możemy wymienić. W tym narożniku jest timer, o którym zaraz Wam opowiem. A tu mamy zwykły narożnik, który możemy sobie włożyć do kostki, jeśli byśmy nie chcieli timera. Z góry już mówię Wam, nie ta kostka nie jest na tyle dobra, że warto by było zmieniać timer na zwykły narożnik i układać na niej na przykład oficjalnie, ponieważ jest dużo kostek lepszych. Dalej, co było w środku? Kluczyk, który wygląda jak imbu, ale tak naprawdę jest zwykłym śrubokrętem. Niech no tylko fokus mi się złapie. No, pani kamero, proszę bardzo. O, coś widać, no. To jest zwykły śrubokręcik. Wygląda jak kluczy musowa, ale śrubokrętem. Były też baterie zapasowe. Do środka, do narożnika z timerem, wchodzą dwie bateryjki, które są razem złączone foliką, żeby nam się gdzieś nie pogubiły. I jeszcze są dwa elementy, takie czarne, ale te elementy nie były w samym pudełku, znaczy były w pudełku, ale były niestety wewnątrz. Kostki, a nie bezpośrednio w pudełku. I co to są za elementy? Słuchajcie, jak kojarzycie budowę krawędzi, przeważnie, mamy tutaj tą zwykłą stopkę, i w poprzek jest takie coś, co nazywane jest torpetką. Może teraz się inaczej nazywa. Kiedyś, jak Dajany święciły triumfy, to były to torpedki. Ten element ma zapobiegać popowaniu. W tym wypadku mamy tu cały. A jak zobaczycie na ten narożnik, to ten element już cały nie jest. Jest urwany w połowie. I to właśnie jest ta połowa tutaj. Nawet zobaczcie, jak sobie pasuje idealnie, po prostu idealnie, ponieważ no to jest właśnie element, który niestety nam się ułamał. Od razu po wyjęciu kostki z pudełka usłyszałem, że no coś w środku tam lata, coś jest luźnego. Rozebrałem kostkę, ten element wyleciał. Potem zrobiłem parę ułożeń. Znowu zaczęło coś latać w tej kostce. Znowu ją rozebrałem, wyleciał kolejny element. Przyjrzałem się, co się stało. I wtedy zobaczyłem, że chodzi właśnie o te torpetki. No ale dobra, to są defekty kostki, bo już dwie minuty mówię o defektach, a nie mówię o samej kostce. Niech te elementy sobie tu będą z brzegu. Skupmy się na kości. Porusza się średnio. To wam powiem z góry porusza się średnio, więc nie ma co rozpatrywać jej jako kostki na zawody. Oczywiście, da się na niej ułożyć w 10 sekund. Ale to, że się da to nie znaczy, że jest to fajna kostka, bo teraz na większości kostek możemy układać SUB10. Najważniejszy jest tutaj ten element z napisem timing, jest to timing cube i jest to stoper. Gdy przytrzymamy guzik, włącza nam się stoper. On daje też sygnał dźwiękowy, być może go słyszeliście, jeśli nie to ja przyłożę do mikrofonu, żebyście usłyszeli jak ten sygnał brzmi. To jest sygnał. Ja już ten stoper odpaliłem i jak w ogóle uruchamiamy, jak to działa? sorry za papugę, tam chyba w tle Juniora słyszycie, mm, przytrzymujemy palcem, po przytrzymaniu dwóch sekund, gdy tu już jest zero, puszczamy i zaczyna się odmierzać czas. Postaram się to zrobić tak, żebyście widzieli, żeby Wam się nie odbijał softbox. Czas jest mierzony, co 10 sekund jest sygnał dźwiękowy, który daje nam, informuje nas, że minęło 10 sekund. To jest w sumie fajne rozwiązanie, chociaż niektórych może to zestresować. I gdy klikniemy ponownie, czas się zatrzymuje w tym wypadku 17,55. Bardzo prosta zasada działania, i wydaje się to ciekawe. Na wstępie, też gdy tą kostkę mi wysyłali z Magic Cube More, pomyślałem sobie, że wow, jaki to jest fajny pomysł. Timer w kostce. Nie będzie trzeba nosić ze sobą telefonu, nie będzie trzeba w ogóle timera mieć, bo będziemy mogli układać i mierzyć sobie czas. Niby tak, ale ma to dużo swoich minusów. Słuchajcie, jakie są tego minusy? Po pierwsze, no co jest na przykład dla mnie ważne nie bierze średnich. Tu mamy tylko pojedyncze czasy. Możemy te czasy sobie gdzieś zapisywać, wtedy mierzyć średnią, ale jak dobrze wiecie, jeśli układacie kostkę, to najważniejsze są tak naprawdę średnie single, to często łódź szczęścia, a średnia to faktyczny wykaz naszych umiejętności, szczególnie takie duże średnie, na przykład ze 100 czy z tysiąca ułożeń, to rzeczywiście w jakiś sposób reprezentuje nasze umiejętności, a single to często może być jednofartowne ułożenie, które będzie się znacząco różniło od tego, jak układamy na co dzień. Tutaj możemy mierzyć tylko single. Oczywiście na oko da się sprawdzić, że jeśli ułożymy 5 razy po, nie wiem, 3 ułożenia 14 sekund, 2 ułożenia 15, no to wiadomo, że gdzieś tam średnie granicach 14. Ale nie o to chodzi. Ale to jest moja czepliwość, bo w sumie no, ciężko, żeby to jeszcze na takim małym ekraniku nam wyświetlało średnią. Ważniejsza jest sama użyteczność. Yy, po pierwsze, gdy pomieszamy już kostkę, to ten guzik znajduje się w pozycji losowej. Znajduje się w pozycji losowej, a to jest problematyczne, ponieważ często... Wyłączył mi się, więc go włączę jeszcze raz. Często, gdy robimy crossa, no ustawiamy kostkę w danej pozycji, w której byśmy to krosa mieli robić. Powiedzmy, że w moim wypadku jest to ta pozycja, no i teraz mam farta, bo akurat tutaj mam ten guziczek i mogę go sobie wcisnąć lewym palcem wskazującym. Ale w momencie, gdy ten guzik miał na przykład na dole tutaj i trzymał tak kostkę do krosa, guzik jest na dole, to musiałem chycić jakoś tak dziwnie, żeby móc ten guzik przytrzymać i dopiero po puszczeniu go zacząć układać, co dla mnie jest totalnie niekomfortowe. Więc to jest minus, bo czasem uda się, że się fajnie ustawi, Przycisk do włączenia czasu i możemy wygodnie wystartować swoje ułożenie, jednocześnie startując czas, a czasem ustawi się, no niestety, niewygodnie. A drugi minus poza startowaniem to jest stopowanie bo tak samo jak teraz zatrzymałem, skończyłem ułożenie to muszę znaleźć, gdzie ten guzik się znajduje i dopiero go kliknąć. To czasem zżera dużo czasu. Powiem Wam szczerze, że najlepszy mój czas, jaki wykręciłem na tej kostce, Używając tego stopera, to jest czas 11 sekund. To są czasy, które przy normalnym stoperze na telefonie czy na komputerze y, osiągam średnio. To znaczy przeważnie w te około 11-12 sekund układam. Tu 11 sekund to był mój najlepszy czas, ponieważ no, akurat mi się udało tak właśnie, że gdy robiłem crossa to miałem pod ręką przycisk i gdy skończyłem układać to przycisk też miałem gdzieś pod ręką. W innych wypadkach około sekundy no tracimy na tym, żeby sam przycisk znaleźć i to jest bardzo bardzo problematyczne, ponieważ nie oddaje w zupełności naszych czasów i niby miałoby to skrócić jakiś jakoś fakt tego, że normalnie musimy tą kostkę podnieść ze stołu, to w tym wypadku jednak wydłuża to. Co ja bym mógł doradzić? Co ja bym mógł tutaj wymyślić i kiedy ta kostka mogłaby być fajna? Gdybyśmy ten stoper umieścili na którymś z centrów, na przykład na białym centrze, wtedy byłoby o niebo lepiej. Co prawda problem byłby z wyświetlaczem i z guzikiem, ale jeśli by to dało radę jakoś połączyć, chociaż technologicznie wiem, że to będzie ciężkie, to można by wtedy, powiedzmy, że ten guzik dać na jednym centrze, wyświetlacz na drugim. Bo jaki jest jeszcze inny problem? Gdy jest to na narożniku, to narożniki to miejsca, z którymi mamy styczność. Nasze palce mają styczność z narożnikami. Ruszamy górną ścianką, pchamy palcem wskazującym narożniki, kolejne narożniki. I często bywa tak, że mierzymy sobie czas. Załóżmy, że teraz czas jest odmierzany i chcę sobie zrobić jakiś ruch górną ścianką, tak, przytrzymam czasem za mocno, wcisnę ten guzik przy robieniu czegoś i mi się czas zatrzyma zwyczajnie. To jest bardzo duży problem, ponieważ no, kilkukrotnie mi się zdarzyło, że na przykład kończyłem swoje ułożenie, patrzę 4 sekundy albo 2 sekundy, bo się okazało, że już na samym początku ułożenia gdzieś po prostu chcąc przepchnąć palcem, Przypadkowo wcisnąłem ten przycisk, no i niestety czas się zatrzymał, więc to jest bardzo duży problem. Myślę, że tu już lepiej sprawdziłaby się krawędź, lepiej sprawdziłaby się umiejscowienie tego na krawędzi. Byłoby wtedy miejsce na guzik i wyświetlacz, tak jak w narożniku. Krawędź też jest, ma taką samą przestrzeń w środku, może odrobinę mniejszą. No i wtedy ten guzik byśmy mieli gdzieś na krawędzi, tu wyświetlacz, mniejsza szansa na to, że gdzieś trafimy, aczkolwiek znowu. Byłaby większa losowość tego, gdzie on się znajduje, i znowu trzeba, bo trzeba byłoby go szukać na początku ułożenia, no i po skończeniu ułożenia też trzeba by go znaleźć, żeby ten czas zatrzymać. Co więc uważam o całej kości i o całym rozwiązaniu? Tak jak powiedziałem na początku, nie jest to kostka do układania na czas. Paradoks trochę, ponieważ kostka mierzy czas, a niestety nie nadaje się do układania na czas. Ponieważ jest dużo, dużo lepszych kostek w takich samych cenach, czy nawet tańszych, na których można układać, to jest tylko taki dodatkowy Bayer. Of course, ten Bayer możecie mieć, o Jezu, jak z angielszczyłem. Oczywiście ten Bayer możecie mieć i nikt wam nie broni, żebyście taki Bayer posiadali w kostce, ale nie jest on aż tak użyteczny, jak mogłoby się wydawać. Ma dużo błędów, ma dużo niedoróbek, Przydałoby się troszkę przemyśleć kwestię umiejscowienia go, ponieważ często będziemy klikali. Po drugie, często ciężko się przyzwyczaić i czasem dużo czasu tracimy na, e, dużo czasu tracimy na odnalezieniu przycisku, żeby na przykład zatrzymać, albo musimy w niewygodny sposób chytać kostkę na starcie, żeby go na przykład e, wcisnąć I musimy zaczynać w ten sposób. Nienaturalnie tak jak ja zaczynam, tylko musimy na przykład tak zacząć, z palcem tutaj, bo. Trzeba wystartować. To są minusy tego rozwiązania, i myślę, że jest to rozwiązanie, które kto wie, może kiedyś będzie wprowadzane do kostek na chwilę obecną. No, uważam, że jeszcze nie jest to dopracowane na tyle, żeby miało sens. Jasne, możecie sobie taką kostkę z ciekawości kupić, mieć na półce, korzystać. Myślę, że jest to bajeranckie dla osób, które nie znają się na kostkach i, albo układają dłużej. O, dla osoby, która układa w minutę, super sprawa, bo może sobie układać i przy okazji zmierzyć kostką czas, bo przeważnie takie osoby, które układają w minutę nie mają timerów w telefonie, nie mają timerów na komputerze, nie robią tego, bo im się no nie są aż tak zajawieni, a tutaj mają od razu timer w kostce no i fajna sprawa, mogą sobie ćwiczyć i to jak najbardziej wtedy się sprawdza, gdy jednak układacie na przykład 20 albo 10 sekund no to raczej to się nie sprawdzi dobra, bo długo mnie nie było i dlatego znowu się rozgaduję, ale wracamy już do filmów, także spokojnie będzie dużo tych filmów, może trochę krótszych niż dzisiaj, a za dzisiaj już Wam bardzo bardzo dziękuję, widzimy się oczywiście w następnych filmach do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.